Co łączy naukę gry na instrumencie i siłownię? Dobry plan treningowy to podstawa. Dzisiaj wspólnie zbudujemy sobie wasz unikalny plan treningowy dostosowany do waszych potrzeb, tak aby nie pominąć żadnego aspektu i żebyście się nie zamęczyli. Aby przećwiczyć wszystko to, co jest najważniejsze, nasz plan będzie zawierał ćwiczenia, skalę, akordy, trening słuchowy, teorie, improwizację oraz pisanie piosenek. Każdy z tych aspektów jest kluczowy w rozwoju jako gitarzysta, i każdy z nich powinien znaleźć się w dobrym planie treningowym. Jak już wspominałem, żeby się nie zamęczyć, na każdy z tych bloków poświęcimy 15 minut. I spokojnie nie bójcie się, to nie znaczy, że cały trening będzie trwał godzinę 45 dziennie, chociaż tak by było idealnie. Znajdźcie sobie pół godziny, znajdźcie sobie godzinę i dobierzcie danego dnia tak segmenty. Żeby przećwiczyć jak najwięcej w ciągu tygodnia. Nie chodzi o to, żeby zrobić to w ciągu jednego dnia, ale jeżeli dzisiaj macie pół godziny, wybierzcie na przykład akordy i teorię. Jeżeli jutro macie kolejne pół godziny, weźcie ćwiczenia i improwizację. Chodzi o to, żeby dobrać to do swojego stylu nauki, ale starajcie się nie omijać jednej rzeczy dłużej niż dwa dni. Jeżeli na przykład wczoraj nie robiliście akordów i dzisiaj nie robicie akordów, Jutro powinniście robić akordy. Teraz przejdźmy sobie do szczegółów. Pokażę Wam to na przykładzie tego, nad czym ja chciałbym pracować. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, chciałbym na przykład poprawić swój alternate picking, hybrid picking, i y grę palcami, czyli finger style. I rozpisuję sobie to w ten sposób. I u mnie w bloku ćwiczenia przez 15 minut będę ćwiczył właśnie te rzeczy. Jeśli chodzi o skalę, chciałbym się nauczyć w skali miksolidyjskiej lub Eolskiej. Wy rozpisujecie to wszystko pod siebie, do tego, co wy chcecie się nauczyć. Jeżeli w tym miejscu znajdzie się skala pentatoniczna, ponieważ w ogóle dopiero zaczynacie, jak najbardziej. Akordy. Chodzi o to, żeby przećwiczyć znane nam akordy. Jeżeli znacie dwa, przećwiczcie dwa. Jeżeli znacie 20, przećwiczcie każdy i ich zmiany. Oraz przy każdym takim treningu chciałbym poznać przynajmniej trzy nowe akordy. Akordów jest pełno, są też inwersje. Tych akordów, o których też będziemy mówić niedługo na kanale, więc naprawdę jest w czym wybierać i jest się czego uczyć. Jeżeli chodzi o trening słuchowy, powinno wyglądać to tak. Włączacie sobie na przykład na YouTube dźwięk G albo dźwięk D. Słuchacie go uchem i próbujecie zagrać go na gryfie gitary. Słuchać, grajcie po kolei dźwięki, aż znajdziecie ten, który pasuje do tego, co słyszycie drugim uchem. Zamiast YouTube'a możecie oczywiście użyć. Pianina, keyboardu czy jakiegokolwiek innego instrumentu, który macie dostępny, chodzi o to, żebyście na słuch dopasowali ten dźwięk do tego, który słyszycie. W ten sposób nie tylko poznacie gryf, ale nauczycie się grać melodię ze słuchu. W przypadku teorii, im więcej, tym lepiej. Nie zawsze się chce to robić. Wiem. Teoria z reguły jest nudna, ale naprawdę pomaga ona poszerzyć swoje horyzonty, jeżeli chodzi o instrument. Ja na przykład chciałbym się bliżej zaznajomić z kołem kwintowym i na przykład z triadami. Następnie dochodzi improwizacja, czyli włączacie sobie jakikolwiek backing track i próbujecie coś zagrać do tego. Tak, żeby pasowało. To nie muszą być skomplikowane melodie, ale weźcie to na słuch i spróbujcie zagrać coś w stylu danego backing tracku. Na przykład w ten sposób. Ostatnim aspektem jest pisanie piosenek. I ja wiem, to brzmi może dziwnie, ale również to nie muszą być skomplikowane ani melodie, ani naprawdę skomplikowane utwory. Po prostu postanówcie, że napiszecie piosenkę. Nawet nie musi mieć ona słów. Jesteście gitarzystami, więc nie musicie śpiewać. Niech to będzie instrumental, ale stwórzcie sobie perkusję, stwórzcie linię basu, dopasujcie do tego gitarę. Nawet jeżeli miałaby trwać minutę lub półtorej minuty. Ale napiszcie piosenkę od początku do końca. Niech zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie. To naprawdę pomoże Wam otworzyć się nie tylko na melodię, ale i na sam instrument. Napiszcie w komentarzu, co jeszcze dodalibyście do swojego własnego planu treningowego. Zachęcam Was też gorąco do śledzenia mnie na innych mediach, takich jak Instagram. Tam prowadzimy różnego rodzaju ankiety, tak jak w poprzednim filmie na temat błędów początkujących. Jeżeli chcecie mieć czynny udział w tworzeniu tego kanału, Zapraszam. A teraz ćwiczcie i trzymajcie się. Hej!